Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy kolejną nową serię i będą to włosowe buble. Czyli będę mówiła o takich kosmetykach, które totalnie mi się nie sprawdziły. Mam nadzieję, że moja opinia na ich temat Wam pomoże, albo po prostu uda mi się Was wystrzec. Także tych kosmetyków będzie sporo, bo siadam, więc nie przedłużajmy, zaczynamy. Zacznę od tych kosmetyków, których już nie mam w swoim posiadaniu. I pierwszy to będzie krem do loków stylizujący marki Kevin Murphy Killer Curls. I powiem Wam, że on kosztuje około 145 zł. I jedno szczęście, że ja go dostałam od mojej czytelniczki chyba rok temu lub półtorej. Po prostu powiedziała mi, że jej się nie sprawdził i mi go z chęcią wyślę. Ja też się ucieszyłam, no bo jednak ten krem jest na maksa drogi, a Kevin Murphy to jest podobno taka cudowna marka i dużo osób ją poleca, więc stwierdziłam, czemu nie, chętnie przetestuję. No i teraz opowiem Wam o jednej sytuacji, która miała miejsce, a mianowicie przed pójściem do pani Danki zawsze myję włosy, ponieważ pani Danka lubi, jak te loki są zdefiniowane, wie gdzie ciąć i tak dalej. No i ja dzień przed pójściem do niej wystylizowałam sobie właśnie włosy tym kremem Kevin Murphy, no i do niej poszłam. A pani Danka zapytała się mnie, czy ja może źle zmyłam olej, ponieważ te włosy są jakieś takie tłuste. I jakby to już mi bardzo dużo pokazało. Zresztą ja jak wysuszyłam włosy po aplikacji tego kremu, sama czułam, że włosy są bardziej oklepnięte. Ale to, co ja miałam po tym kremie, to była jakaś wielka tragedia. I naprawdę bardzo, bardzo nie polecam tego kremu. Wiem, że później wysłałam komuś ten krem, żeby mógł sobie spróbować. To była jakaś moja czytelniczka, z którą sobie pisałam. I nie wiem w zasadzie, jak się jej sprawdził. Ale no, ja już nie miałam co z nim zrobić. A dlatego, że ja go otrzymałam za darmo od czytelniczki, więc odesłałam go kolejnej, żeby mogła sobie przetestować. Kolejnym produktem będzie też krem do loków od marki Goldwell Stalsign Curl Love. I to ten krem to w ogóle dla mnie jest jakiś ewenement, ponieważ pamiętam, że też dość obciążył mi włosy i były takie oklapnięte i ciężko było je w jakiś sposób unieść, ale w składzie ten krem ma SLS, co w ogóle o co chodzi? Przecież SLS powinien być w szamponach, tak? W produktach, które myją naszą głowę, nasze włosy. Ale nie w kremie do loków. Przecież nie dość, że SLS w ogóle jest tam niepotrzebny, to do tego dodatkowo wysusza, więc jakiś w ogóle absurd. I wiem, że chyba raz czy dwa, chociaż nie wiem. Przetestowałam ten krem i mu podziękowałam. I myślę, że go wywaliłam podczas porządków. Kolejnym produktem będzie maska Vatika oliwkowa. I myślę, że większość z Was kojarzy tą maskę z czarnuszką, którą po prostu uwielbiam. Genialnie myję się nią włosy. I naprawdę miałam duże nadzieje wobec tego produktu, ale niestety jak nakładam tą maskę jako odżywka do mycia, no to czekam, aż te włosy zmiękną i nic. Po prostu tak strasznie mi się rozczesywało włosy po tej masce, że to jest nie do opisania. I ja w zasadzie nie wiem, gdzie leży problem, ponieważ wydawałoby się, że to są dość podobne produkty, a jednak naprawdę się różnią i zdecydowanie nie polecam tego produktu. Nie pamiętam, czy używałam tego produktu jako maska, tak jak jest w nazwie, ale myślę, że jak nie sprawdziło mi się jako odżywka do mycia, to jako maska jakoś już nie mam ochoty testować. No nie wiem, naprawdę zawiodłam się o tym produkcie, bo miałam spore nadzieje, a tu jednak wyszło, no już nie powiem co. Miałam taki moment, że zabrakło mi odżywek do mycia. W zasadzie no, już mi się prawie wszystkie pokończyły i stwierdziłam, że z chęcią bym znalazła coś nowego bym przetestowała. No i w drogeriach Natura znalazłam maskę Marion z masłem Shea. Skład miała na tyle fajny, że się nią zainteresowałam. No i postanowiłam używać ją jako właśnie do mycia, tak jak powiedziałam przed chwilą. No i cóż,
No niestety nie wypał, bo mimo fajnego składu to i tak jakby nie było w ogóle szału na głowie. Też ciężko mi się rozczesywało włosy. No i również bardzo się zawiodłam i zdecydowanie nie polecam tego produktu. Wiem, że się za bardzo nie rozgaduję na temat tych produktów, ale serio, no to są kosmetyki, których nie lubię, które mi się nie podobają, których nie wiem w ogóle, co z nimi teraz zrobię. A więc myślę, że mówię o tylko najistotniejszych rzeczach, czyli dlaczego mi się nie sprawdziły, dlaczego, w jaki sposób mi się nie sprawdziły, w jaki sposób je używałam. Także myślę, że to jest dość zrozumiałe. Nie ma co się rozgadywać nad rzeczami, które nam nie pasują. Teraz przedstawię Wam kolejnego mistrza, a jest to Kalos Kawiar, który z moimi włosami nie robił totalnie nic. Pamiętam, że użyłam tą maskę jako maskę pod czapek i ręcznik. To po prostu była jakaś tragedia. Włosy ani nie były zmiękczone, ani no totalnie nic. Ja bym w ogóle nic nie nałożyła na włosy. Totalnie wypał, taki bubel, że się w głowie nie mieści. Serio, serio, totalnie nie polecam i no nie warto. Chyba, że chcecie go kupić po to, żeby zużyć do golenia nóg. Serio. Kolejny produkt Evenement to jest I'm Jackie's Purify Me CEO Wash, czyli odżywka do mycia włosów kręconych. Ja ten kosmetyk dostałam w pudełku Carly Box. Są to boksy, które przez kilka miesięcy subskrybowałam, ale już przy tym produkcie i przy tym boksie powoli miarka się przebrała, ponieważ ja boksy zamawiałam zgodne z metodą Curly Girl, a ten CEO Wash posiada silny detergent w składzie i powiedzcie mi, o co tutaj w ogóle chodzi. A wiecie, co jest najlepsze? Ja używając ten produkt dziwiłam się, to znaczy powiem Wam szczerze, nie zanalizowałam dokładnie składu. Stwierdziłam, no, że skoro to są produkty zgodne z metodą CG, no to oni chyba wiedzą, co robią i jakby no, nie muszę tak bardzo, bardzo analizować składu. No i sobie tak myłam włosy tą odżywką. I się dziwiłam, o Boże, jak ona się pieni, no po prostu ja byłam zachwycona, sobie myślę, Boże, zgodna z metodą CG, do tego się pieni? No kurczę, nic tylko brać i polecać, tak? A tutaj nagle stwierdziłam, no okej, dobra, no to jednak sprawdzę ten skład. No i co? Po wodzie mamy mocny detergent. Ja nie wiem, czy ja w ogóle to muszę komentować. Ale tak się wściekłam, a jeszcze go tak dużo zużyłam. To też jest moja głupota, tak? No bo mogłam od razu skład sprawdzić. Ale jak widzicie, no niestety ślepo zaufałam Carly Box i po prostu uwierzyłam, że dali tam jakiś taki magiczny składnik, który sprawia, że produkt się pieni. No i się zawiodłam. No i szczerze, do dzisiaj nie rozumiem tego, dlaczego w Carly Boxie zgodnym z metodą CG pojawił się taki produkt. Był też taki box, gdzie dodali w ogóle szampon do pudełka zgodnego z metodą CG. Nie rozumiem tego. No i ja nie subskrybuję już tego boxa. O tym wszystkim pisałam na blogu, ale po prostu naprawdę powoli robiło się to bardzo niewarte swoich pieniędzy, moim zdaniem. No i ostatnim produktem będzie kremu żel z marki The Creighton's Professional i jest to The Curl Company i powiem Wam, że ten produkt dawno, dawno temu testowałam i nie wiem po co w zasadzie go trzymałam w szufladzie, ale ten produkt robił takie suchary z moich włosów, tak był okropny i tak po prostu źle go wspominam, że brak słów. Na blogu pisałam o podobnym produkcie, tylko że tutaj był sam krem, bez kremożel i on także był bardzo, bardzo przeciętny i no nie polecam. Tak naprawdę nie polecam ani tego kremu, ani kremożelu. A ten produkt znajdziecie na pewno w Rossmanie, w Hebe i w takich drogeriach. Jest dość łatwo dostępny, przyciąga uwagę, ponieważ szata graficzna jest naprawdę no taka przyciągająca, ale niestety totalnie nie sprawdza mi się
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja opinia Wam się w jakimś stopniu przyda. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów używaliście i czy możecie się ze mną zgodzić, a może wręcz odwrotnie, może jakiś produkt Wam się szczególnie sprawdza. Tylko jak będziecie pisać swoją opinię, to koniecznie dopiszcie swój typ skrętu i najlepiej porowatość. Mam nadzieję, że jakaś fajna dyskusja się rozwinie i mam nadzieję, że ta seria przypadła Wam do gustu. Będę nagrywać ją kolejny raz, jak tylko jakieś produkty mi się znowu uzbierają. A ja Was oczywiście odsyłam i zapraszam do Instagrama, do obserwowania na Facebooku, do odwiedzania mojego bloga i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa!